Pan wójt jest zaskoczony. Z tym, że panie wójcie, ja przepraszam, a jakby pan tutaj dzisiaj nie usiadł, to myślę, że ci, którzy przyszli z gminy, poczuliby się źle. Że pan siedzi jednak po stronie widowni, a nie tutaj. Jeżeli mamy być partnerami, to musimy zawsze stać i gdzieś siedzieć obok siebie. Dlatego też długo o tym myślałem i dzisiaj wbrew nawet swoim kolegom, którzy mówili, że tak się nie robi, powiedziałem, że nie, nie, wójt musi być. Musi siedzieć obok. Przepraszam, bo to prawda, to nie było w żadnym wypadku z panem uzgodnione, ale cała idea legnie w gruzach, jeżeli nie będziemy traktowali się jak partnerzy, którzy są równi. Stąd to dzisiejsze zaproszenie. Ja nie znałem pytań pana redaktora, bo ja chciałbym, żeby to państwo mówili, a nie my, bo wydaje się, że już te, nie wiem ile czasu minęło, gadamy i gadamy. Oddajmy głos. Dobrze, bo myślałem, że Ja pozwolę jeszcze panie redaktorze zakończyć ten wątek podjęty przez pana prezydenta. To dla mnie oczywiste, że ja zawsze jestem ze swoimi mieszkańcami i to, że jestem zaskoczony, to jest tylko tyle. Natomiast ja nie boję się stanąć z tej strony i spojrzeć im w twarz, bo ja wiem, co oni myślą, co oni czują, czego oczekują, także i ci, których tu nie ma. Ja jestem odpowiedzialny za to, żeby gmina się rozwijała. Ja jestem odpowiedzialny za to również, żeby ten dochód, bogactwo gminy, które też jest zależne od miasta oczywiście, było dla mieszkańców tym impulsem tego rozwoju, na który oczekują. I proszę też nie oczekiwać ode mnie, że ja będę tym, który zgasi światło w gminie, dlatego że dopóki nie zmieni się perspektywa, że mamy się połączyć, a nie zlikwidować gminę, a póki co, to taka perspektywa jeszcze funkcjonuje, bo nie może być wystarczającym uzasadnieniem, panie profesorze, to, że będziemy więksi od Gorzowa, a takie stwierdzenie dzisiaj padło w prasie. Więc to jest za mało, to musi być troska o mieszkańców, którzy mają prawo, bo jest ich 20 tysięcy, to jest 1/5 mieszkańców miasta, z budżetem 60-milionowym. On wpłynie do kasy miasta, jeśli się połączymy, więc 60 milionów to nie jest mało i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też proszę się nie dziwić, że i ja, i mieszkańcy mają i będą mieć wiele pytań, na które będziemy chcieli usłyszeć odpowiedź, a jednocześnie tę gwarancję, o której także pan prezydent dzisiaj mówi.